Dzisiaj gościmy w naszej parafii śląski chór górniczy Polonia Harmonia pod dyrekcją pani profesor Iwony Melson. Chcemy dzisiaj inaczej niż zwykle przeżywać ten szczególny czas, to szczególne nabożeństwo razem z Chrystusem. Chcemy iść drogą krzyżową, ofiarując świat, prosząc o pokój w świecie. Szczególnie polecajmy też wspólnotę naszej parafii, polecajmy członków tego chóru. Modlimy się również za zmarłych, szczególnie tych, których poleciliśmy w Zaleckach. Rozpoczynamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Zastanów się, o człowieczy, na chwilkę małą. Panie Jezu, stajemy przy Tobie, gdy rozpoczyna się ostatni akt Twojego życia. Ofiarujemy ten czas rozważania za nas samych, jak też za tych żywych i umarłych, których nosimy w swoim sercu, by kolejny raz, a jednak na nowo, odkrywać tajemnicę życia i ludzkiej natury, a także, by zastanowić się nad potęgą dobra,
które może zwyciężyć wszystko, nawet śmierć. Stacja pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Słuchaj, człowiecze, dekretu, jak się rozlega. Upadamy przed Tobą, o Jezu. Patrzymy na Twe utajone oblicze i adorujemy Cię. Uwielbiamy Cię. Rozważamy, jak wydano na Ciebie wyrok i skazano Cię na śmierć. Zebrani wówczas krzyczeli do Piłata: ukrzyżuj go! My dzisiaj w swoim sercu błogosławimy Cię, żeś przyjął cierpienie w samotności i w milczeniu, by spełniło się Twoje przeznaczenie, by odkupić każdego z nas. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Jezusa z miasta wiodą okrutnika. Czy można się było spodziewać, o Jezu, że Twoja niewinność nie wystarczy, że nikt Cię nie obroni, że nawet namiestnik rzymski nie będzie miał dość siły, by się sprzeciwić większości i iść za głosem swojego serca? Więc poczułeś na swoich ramionach ciężar krzyża. Jakże dotkliwy to ciężar, bo niezasłużony. Czy jeszcze wtedy miałeś nadzieję, że coś się zmieni? Czy biorąc krzyż na ramiona, można mieć jeszcze nadzieję? Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się. Stacja trzecia, pierwszy upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ten Jezus bardzo zraniony pod krzyżem pada. O głowo umęczona cierniową koroną, o wychłostane, poranione ciało, o Jezu. Kiedyś żyłeś wśród ludzi i dla ludzi, a teraz także otoczony ludźmi, upadasz pod ciężarem krzyża. Upadasz ze słabości i z bólu. Wszyscy patrzą, ale nikt nie spieszy Ci z pomocą. Jesteś ze swoim cierpieniem sam, w opuszczeniu, w bezradności. A mimo to, choć z wysiłkiem, podnosisz się i ruszasz w dalszą drogę.
Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, któryś za nas cierpiał rany. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swą matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Nowa boleść Jezusowi w sercu powstała. Cierpienie doskwiera i wszystko zawodzi, gdy grunt usuwa się jak kładka. Jest wtedy ktoś, kto trwa do ostatka, ktoś, kto nie umie zdradzić. Matka. O Jezu, w cierpieniu i w drodze ostatniej ona także jest przy Tobie, Synu. Patrzyła, jak dorastasz, jak żyjesz. Więc i teraz razem z Tobą rozpoczęła bolesny rozdział życia. Nie trzeba słów. Samo tylko jej spojrzenie daje otuchę i siłę. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, któryś za nas cierpiał rany. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jezus od wielkich boleści krzyża nie smaga. Nie było przy Tobie uczniów, Twój krzyż dźwignął więc nieznajomy. Szymona zauważyli żołnierze i rozkazali mu, by Ci pomógł. Jak dobrze, że dzięki niemu mogłeś poczuć ulgę. Może i on po ludzku zapomniał o strachu, gdy zobaczył Ciebie w takim wyczerpaniu. Człowiek przy człowieku w chwilach trudnych, to wtedy każdy może poznać, kim jest naprawdę. Kto Cię szuka, zawsze może Cię znaleźć.
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, któryś za nas cierpiał rany. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. A gdy Jezus ciężkim krzyżem z miasta wychodzi, O Jezu, przed chwilą pomógł Ci obcy człowiek, a teraz znów staje przy Tobie przypadkowa kobieta. Swoją chustą ociera Ci umęczoną twarz, dotyka Cię chusta, a poprzez nią ludzkie zatroskanie i współczucie. Otrzymałeś więc pomoc, ale dlaczego nie od tych, na których liczyłeś? Dobrze więc, że i Szymon, i Weronika stanęli na Twojej drodze. Chodź na chwilę. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, któryś za nas cierpiał rany. Stacja siódma. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ach, już Jezus osłabiony drugi raz padł. Krzyża jest tak wielki, że przygniata cię ponad miarę. Upadasz już drugi raz. Pewnie myślisz, jak powstać i po co powstać? Do dalszego cierpienia? A jednak znów się podnosisz, bo trzeba iść naprzód. Nawet wtedy, gdy ból jest coraz większy, przytłaczający. Po ludzku to niepojęte, ale zbierasz siły i próbujesz pokonać ciężar krzyża. Parce Domine, przebacz, Panie, przebacz Twemu ludowi.
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, któryś za nas cierpiał rany. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Gdy go pobożne niewiasty z krzyżem widziały, O Jezu, idziesz już resztką sił, walczysz o każdy krok, ale gdy tylko zauważasz kogoś stroskanego, odruchem serca dajesz pocieszenie. Niewiasty, patrząc na Twe cierpienie, płakały, więc dodałeś im otuchy. Sam ledwo żywy, a jeszcze myślałeś o innych. Potrafiłeś dobrym słowem okazać współczucie, ale to, co dajemy, wraca. Więc może dana przez Ciebie pociecha i Tobie przyniosła ulgę. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, któryś za nas cierpiał rany. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Kiedy go na górę wiedli okrutnika ci, kresu sił pocieszałeś niewiasty. A kto Ciebie pocieszy? Kto przyjdzie Ci z pomocą, gdy znów krzyż Cię przygniótł i cały jesteś już bólem? Ileż razy można się podnosić? Ileż razy można mówić sobie, dam radę, gdy jest już tak źle, że najlepiej byłoby umrzeć? O Jezu, jeśli mogę, jeśli potrafię, chcę być blisko Ciebie. I Ty, proszę, bądź zawsze blisko mnie, w moim sercu, tam, gdzie mieszka nadzieja.
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, który za nas cierpiał rany. Stacja 10. Pan Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Już na górze Kalwaryi z Jezusem stają. Panie Jezu, wcześniej odarto Cię z ludzkiej godności, zabrano dobre imię, wyszydzono. A teraz jeszcze zabierają Ci ostatnią rzecz – szaty. Nie masz już nic, z wszystkiego Cię odarto. A mimo to nikt nie usłyszał od Ciebie ani jednej skargi, ani jednego słowa sprzeciwu, bo nikt jeszcze wtedy nie rozumiał, że oddając wszystko, nie ponosimy straty. Gdyż po nas zostaje niewiele, ale oby to najcenniejsze, dobry ślad w ludzkim sercu. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, który za nas cierpiał rany. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Patrzcie tu, chrześcijanie, Pana Jezusa. Niedawno był witany jako król, a lud wołał Hosanna, a teraz w ostatnim akcie życia odarto go z dobrego imienia i szacunku, z pamięci, że kiedyś, by nakarmić głodnych, rozmnożył chleb i ryby, że pocieszał, uzdrawiał, a nawet wskrzeszał, że przynosił ulgę opętanym. Teraz jest tylko złoczyńcą, więc wisi na krzyżu pośród innych złoczyńców i resztką sił woła: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Thank you.
wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, któryś za nas cierpiał rany. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Oto kończy życie swoje Jezus kochany. O Jezu, Twoje ciało poczuło już razy chłostania, potem kolce cierniowej korony, smak octu i żółci, a teraz jeszcze wbito w nie gwoździe. A jak cierpi Twoja dusza? Zostałeś zdradzony, osamotniony, skatowany. Czy Bóg Cię naprawdę opuścił? Jak wielkie cierpienie można wytrzymać i gdzie jest jego sens? A jednak u kresu ostatnim oddechem mówisz: Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha swojego. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, któryś za nas cierpiał rany. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Już zdejmują martwe ciało święci mężowie. Była matka bolejąca, u stóp krzyża łzy lejąca, gdy na krzyżu wisiał syn. A potem zdjęto ciało jej ukochanego dziecka i znów, jak kiedyś, wzięła je w ramiona i przytuliła. I od tego czasu wiedziała już, co znaczyły słowa Symeona, gdy mówił dawno temu, że przeszyje ją miecz boleści. Cierpienia matki, której umiera dziecko, nie można pojąć. Tego bólu nie można pocieszyć. Można tylko być blisko i pozostać w ciszy. Thank you.
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, któryś za nas cierpiał rany. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Rozważ, że sobie człowiecze grobu tego. Sądzili, że wszystko już skończone. Już w spokoju mogli myśleć o świętowaniu szabatu. Ale cóż to? Znów znalazł się ktoś zatroskany. Józef z Arymatei uzyskał zgodę od Piłata, zabrał Twoje ciało, owinął w płótno i złożył w swoim grobie. Ileż spraw w naszym życiu zależy od trudu innych ludzi. Ile dobra otrzymujemy, nawet o tym nie wiedząc. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, któryś za nas cierpiał rany. Przyjmij, Jezu najłaskawszy, te nasze trudy. Panie Jezu, kolejny raz przeżywaliśmy Twoją krzyżową drogę. W Twoim cierpieniu odnajdywaliśmy nasze własne. Dałeś nam jednak nadzieję, więc spodziewamy się zmartwychwstania. I teraz, jak napisano w psalmie, chcemy z całą mocą potwierdzić, że prawica Pańska wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie.
cierpienia odnajdujemy w Twoim. Jak bardzo, żyjąc dzień po dniu, odnajdujemy w Nim nasze własne. Coraz bardziej rozumiemy też to, że nadzieję daje Twoja w Twym życiu obecność, ale też bliskość drugiego człowieka, który przynosi otuchę. Błogosław nam teraz i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna. Byśmy mogli zyskać odpust zupełny, przypisany do nabożeństwa Drogi Krzyżowej, intencja, które poleca nam Ojciec Święty, wspólnie się modlmy pod Twoją obronę. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękujemy chórowi Polonia Harmonia nie za występ, ale za udział w dzisiejszym nabożeństwie i poprowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej. Życzymy wszystkim członkom dobrego przeżywania Triduum Paschalnego, błogosławionych, dobrych świąt. Wychodząc z kościoła będziemy mogli złożyć dobrowolną ofiarę na cele statutowe chóru. Teraz pieśń na zakończenie.